Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj na debiutach 2016 na Fit Festiwalu w Gdańsku. No i co? Siedzi koło mnie przepiękna dziewczyna, Kalina Przewoźna, która w tym roku zadebiutowała w fitness bikini w kategorii do 163 cm. Kalinka, opowiedz, jak Twoje wrażenia po dzisiejszym starcie, bo to pierwszy start. Powiedz. Na scenie czułam się bardzo, dość pewnie, podobało mi się. Myślę, że nauka Doroty nie poszła w las i poznawanie było całkiem okej. Okay. No aczkolwiek do finału się nie dostałam, niestety. No, słuchajcie, kryteria oceniania w tym sporcie sylwetkowym są... No, są trudne i naprawdę bardzo niejednoznaczne. No, bardzo mi przykro, że Kalinka nie weszła do tej piętnastki, bo jest naprawdę fajnie przygotowana, dobrze przygotowana. No i ładnie się bardzo prezentowała, co na pewno będziecie sobie potem oglądać. A powiedz mi, Kalina, jak znosiłaś całe te przygotowania? Bo wiadomo, że do startu fitness, tak? No, przygotowania są ciężkie, tak? Jak wyglądały Twoje przygotowania, jeśli chodzi o treningi siłowe, treningi cardio? Treningi siłowe miałam 5 razy w tygodniu. Do tego miałam zawsze po treningu cardio półgodzinne. Plus cardio miałam też rano na czczo 2 razy w tygodniu. No to wiadomo, jakie intensywne te treningi. A powiedz, z pozowaniem to? Z pozowaniem na początku to w ogóle... Bo w bikini jest pozowanie bardzo ważne, prawda? Nie było to łatwe, no ale bardzo Dorota mi pomogła, bardzo dużo mnie nauczyłaś i myślę, że to było dzisiaj widać, że jednak przyszła ta lekkość. Na szczęście. Było tak, bardzo mi się podobało, także no jest moim zdaniem Kalina zdała dzisiaj egzamin i bardzo ładnie się pokazała, z jak najlepszej strony. A to jest najważniejsze, żebyśmy my sami wiedzieli, że przed sobą zdaliśmy ten egzamin, że daliśmy radę, pokazaliśmy, na co nas stać i pokazaliśmy to, co mieliśmy w planie pokazać, po prostu. A powiedz mi, Kalina, bo siedzimy tutaj na takim stoisku, jak sama widzisz, Muscle Power, gdzie mamy różne produkty, m.in. Iron Horse. Powiedz mi, słyszałaś coś o tej marce? Oczywiście, że słyszałam. Są świetne suplementy. A próbowałaś któryś z tych, których próbowałaś? Próbowałam kreatynkę. Kreatynę? Tak. Słuchaj, to ja mam nadzieję, że spróbujesz naszych nowych przedtreningówek i nowego Bench Shape'a, nasz nowy spalacz. Potrzymaj na chwilę. Ja nie ukrywam, że od paru dni testuję ten produkt, polecam dziewczynom, które myślą o redukcji tkanki tłuszczowej. Także Kalinka, na pewno sobie musisz to spróbować, bo formę musimy trzymać, bo niedługo są Mistrzostwa Polski. Za ile mamy? Za ile? Za 2 miesiące. No to trzeba będzie, no najgorszy to jest bardzo ciężki okres dla zawodniczek, kiedy po jednych zawodach są następne i jest taki długi okres, kiedy trzeba tą formę trzymać, tak? No bo nie można sobie odpuścić z dietą wtedy, nie można odpuścić z treningami. Znaczy z dietą sobie możesz dzisiaj odpuścić. dzisiaj, jutro. Natomiast od pojutrza już trzeba znowu trzymać. Będziemy razem trzymać, bo ja też się szykuję, także idziemy razem z koksem. Na teraźnie. No. Słuchajcie, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. No i co, do następnych debiutów. Pa! Pa!